Brakuje wam monet FUT20? W takim razie zapraszam na supercoinsy.pl. Coinsy do nowej FIFA są już dostępne. Możecie skorzystać z jednej z wielu metod płatności, w tym przelewu czy PSC, a monety bezpiecznie trafią na wasze konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem ADRIAN dostaniecie 5% zniżki. Link w opisie. Polecam. Jak pamiętacie lub też nie, w tej FIFA trafiłem już Messiego. Barcelona! A niedługo potem upolowałem w parce także Mane Informa. Co? Mane Informa! Co tu się dzieje? Największy farciarz na polskim YouTube w paczkach. Jak się okazało, teraz przyszedł czas na kolejny potężny traf. Siemanko, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj znowu, po raz kolejny, te rączki wyczarowały potężny traf w paczce. Dzisiaj zobaczycie nagrodę za Elite 2 Dexa i za moją Elite 3 Food Champions. Działo się naprawdę wiele, ale to chyba widzicie po tytule. Wy pamiętajcie, by koniecznie subskrybować kanał z dzwoneczkiem, by nie przegapiać kolejnych filmów i streamów i takich trafów, bo wygląda na to, że moje szczęście w tej FIFA jest nieskończone. Zostawiajcie także łapki w górę, myślę, że taki potężny traf jak najbardziej na to zasługuje. No i w komentarzu napiszcie, jaki jest wasz najlepszy traf w tej FIFA do tej pory. A teraz już wam nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Także okej, moi drodzy, znajdujemy się na koncie Dexa, do którego link znajdziecie w opisie filmu i on tutaj wbił sobie Elite 2, jednakże zanim nagrody za Elite 2, no to oczywiście nagrody za Division Rivals sobie jeszcze odbierzemy i Dexu ma czwartą rangę, okej, nie wnikam dlaczego, ale czwarta ranga to jest mało ważne, tak? Ważniejsze są nagrody za Elite 2, bilans 25-5, ten człowiek grał TOFU Champions na PGA w apartamenciku, siedząc obok mnie. Bilans przepiękny, bilans bardzo dobry. No i mamy tutaj oczywiście 3 player picki, paczkę z 3 informami, paczkę za 100 tysięcy i 100 tysięcy monet. No i lecimy, lecimy po coś dobrego po prostu. No. Pierwszy player pick, moi drodzy, bez przedłużania, leci. Także na razie nie moje konto, ale emocje równie duże. Zobaczmy, co w pierwszym player picku dla Dexa. Zaczynamy spokojnie. Bierzemy minę, po prostu overall, tak jak myślałem, no w tym pierwszym player picku, no nie było zbyt ciekawie. W każdym razie, drugi player pick za Elitkę 2 Udexa leci, no musi być lepiej i czy będzie lepiej, jest Dukure. Biegać potrafi, odebrać potrafi, strzałów najgorszych nie ma ten gość, wzrost ma spoko, nie no, gość generalnie jest niezły, żeby grać na SPD-ku. Aż nawet myślę sobie go przetestować w którymś meczu w Rivalsach, ale to jest mało ważne, bierzemy Dukure. Oczywiście zdecydowanie najlepsza karta z tych wszystkich do wyboru. No i tutaj, no może w końcu ten Griezmann, Ben Yedder, czy chociażby Raja Nainggolan, który ma kartę nie na swojej pozycji, ale wiadomo, in-game można nim grać normalnie na SPD. Jedziemy. Ostatni player pick za E2. Czy on uratuje tą sytuację? Ajajajajaj. No Dex, co ja ci mogę powiedzieć? Chyba Sołczek będzie brany tym razem, co? A tutaj wybieramy Sołczka dla Dexa. No te player picki jak za Elite 2 nie są najlepsze. No moi drodzy, nie oszukujmy się. Będziemy musieli liczyć na to, że w paczkach będzie zdecydowanie lepiej. Ale czy będzie? To się dopiero okaże. Paka o wartości 15K, przepraszam. Dalej na koncie Dexa oczywiście. I co? I są ekrany. Będzie karta Champions League. Bez walkoutu, ale mamy kartę Champions League. Dania, napastnik. I kto to jest? To jest z RB Lipsk Poulsen. Okej. Okay. Okej, okay. Zawsze to rzadka karta Champions League Dexu. Także nie jest źle. Nie jest źle. Zobaczmy. Paka o wartości 25K na Joza. Let's go. Coś dobrego może. No na koncie Dexa przydałoby się coś dobrego trafić. W końcu to są nagrody za Elite 2. Nasza ta paczka jest akurat za Rivalsy, ale... ale i tak by się przydał lepszy drop niż Piatti. Paczka za 100 tysięcy. Dexu, mam nadzieję, że coś ci dobrego trafia. No, za Elite 2 w paczce za 100K powinien być gwarantowany walkout. Ale czy będzie? Uwaga. Ekrany oczywiście są. Jest walkout chyba z Champions League. Uwaga, co to będzie? Portugalia! Napastnik! Co ja zrobiłem? Ronaldo za Champions League, Dexu! Czy ty to widzisz? Dexu! Dexu, dałeś mi jedyny raz konto i mamy Cristiano Ronaldo! Ho, ho! Czy wy to widzicie, moi drodzy? Czy wy to widzicie? Ale jestem czerwony! Ale jestem czerwony! Ronaldo! Ho, ho! Te rączki, moi drodzy, te rączki trafiły już w tej FIFA Messiego, Informa Mane. Nie ma za co, Dexu. Dexu, nie ma za co. Wymienne Ronaldo. Messi obok. Dobra, sprawdźmy. Messi obok podobno ma być. Ulala!
No nie, Messiego nie ma, ale jest, jest Inform. 1,5 miliona! Eluvina! Eluvina, nie? Teraz paczka z trzema informami, ochłońmy trochę i zobaczmy, co będzie w tej paczuszce z trzema ifami. Walkout powinien być raczej. Nie ma walkoutu. Dobra, szkoda. W paczce z informami nie będzie nic ciekawego. To już wiemy na pewno, to będzie ten bardzo słaby Greg. No ale... Dexu, jakby przepraszam za paczkę z informami, ale myślę, że możesz mi wybaczyć. Możesz mi wybaczyć. No nie będę nawet sprawdzał cen tych zawodników, bo to wszystko będzie po Quixelu chodzić. Także na koncie Dexa to na tyle. Lecimy do mnie. Mam nadzieję, że tam będzie co najmniej, no nie, co najmniej. Chociaż w połowie tak dobrze jak tutaj. O! Także znajdujemy się już na moim koncie. Tutaj mam nadzieję na chociaż w połowie tak dobre nagrody. Już to mówiłem, ale się powtórzę. Tutaj Elita 3, bilans 23-6, więc też bardzo fajnie. Też grane na PGA. Ja grałem najpierw obok Dexa, potem Dexu obok mnie. Może to szczęście skumulowane przy graniu ligi weekendowej gdzieś teraz się przeniesie na nagrody, bo skoro u Dexa w nagrodach był Ronaldo, to u mnie też mogło być coś takiego. Tak czy tak, bez przedłużania, lecimy. Odbieramy nagrody za Division Rivals. No i oczywiście bierzemy monety. Nie no, żartuję. Gdzie tam monety? Jakie monety, moi drodzy? Biorę paczkę za 50k i paczkę za 25k. Opcja wymienna jak najbardziej. Także to są nagrody za Rivalsy, rangę trzecią w dywizji trzeciej. No i oczywiście Mistrzostwa Food, tak jak mówiłem, Elitka 3, również grana w Poznaniu na PGA. Może być ciekawie, może być ciekawie. Miejmy nadzieję, że będzie. 3 player piki, jedziemy za chwilę z pierwszym. Jedziemy! Griezmann, Ben Yedder, Nainggolan, dajcie kogoś takiego. Martinez, ok, zaczynamy tak optymalnie. Bez szału, nie najgorzej. Bierzemy sobie Argentyńczyka bez przedłużania oczywiście. Jedziemy, zobaczmy co tym razem. Griezmann, Ben Yedder, Nainggolan. Doucouré. No bez wahania wezmę sobie tego Doucouré. Nawet mam w zamiarze go przetestować, bo jego karta nie wygląda tak źle. No oczywiście szał to grając z tym zawodnikiem nie będzie, ale zabierzmy sobie go, no jak już wyleciał, no to niech będzie. Zawsze jest to jakby kolejny walkout w player pickach, bo karty specjalne są walkoutowane, że tak powiem, od 84 overalla. Jedziemy, no za tą Elite 3 chciałbym chociaż tego Nainggolana no trafić. No Di Maria jakiś może, Ben Yedder i Griezmann to już w ogóle wyższa półka, ale może też. No nie, no kurde. No Sołczek, wezmę sobie Sołczka, Doucouré już jest, no to musi być Sołczek. Dobra, no player picki są słabe, nie oszukujmy się. Nie miałem szczęścia player picka. Jak na Elite 3 to liczyłem chociaż na tego Di Maria lub Nainggolana. O Ben Yedderze i Griezmannie już nie wspominam. Ale okej, okej. Nie będę narzekał. I lecimy z paczuchami. Lecimy z paczuchami, moi drodzy. 4 paczki, 4 wymienne. 4 miejmy nadzieję dobre. Paka o wartości 25 tysięcy. Zobaczmy co w niej będzie. No tutaj dobre były ekrany właściwie. I będą ekrany. Będzie walkout, come on! Francja, S.O., Varan, nie, Laporte, kurcze pieczone, ajajaj, Laporte, no ale dobra, nie będę narzekał, bo to jest spoko, Laporte będzie chodził chyba z 20-15 tysięcy, coś takiego, nie, sprawdźmy sobie ile chodzi Francuz, więcej, 40 koła Laporte kosztuje, nie wiedziałem, okej, całkiem w porządku, znaczy pierwszy jakiś potężniejszy zarobek za to Food Champions, paka o wartości 50k. Może jakiś kolejny walkout. Czemu nie? Fajnie, bo jakby jej mnie zaskoczyło czymś dobrym. Okej, banery są. Walkout jest, come on! Coś dobrego znowu może. Okej, Hiszpania. SPO. Isco? Isco jest, dobra, fajnie. Dwa walkouty z rzędu, nie będę narzekał. No z tym, że pan Isco to już serio kosztuje chyba z 12 tysięcy gdzieś, nie? Wow! Pan Isco kosztuje, tak jak mówiłem, z 11-12 tysięcy. Pan Felipe będzie kosztował niecałe 20. Paka za 100 tysięcy. No tutaj, skoro był walkout w pasce za 25, skoro był walkout w pasce za 50, no to w tej tym bardziej powinien być, prawda EA? Prawda? Ha! Nie ma. Ila Ramendi, o matko. Rozumiecie to, że ja w nagrodach za Food Champions, a wbiłem Elite 3, Golda 1 i Elite 3, nie miałem jeszcze walkoutu w pasce za 100k? Za te rangi. Trochę lipa. Dobra. Moi drodzy, paka z trzema informami. Ben Yedder, Griezmann, coś dobrego wymiennego. Proszę, żebym mógł ten skład mój ulepszyć. Naprawdę. Zależy mi na czymś dobrym. No. Naprawdę. No ten walkout musi być, a potem zobaczymy. Jest walkout. Okej. Okay. Francja. Argentyna?
Martinez, o nie. Myślałem, że Di Maria nam się pokaże chociaż. Myślałem, że nam się pokaże chociaż Di Maria, to jest Martinez, nie? To już nawet nie może być Ben Yedera, no nie, no nie. Słaba paszka, tu on kosztuje 20 tysięcy. No nie, no. No, moi drodzy, nie oszukujmy się. No, ale emocji to my mieliśmy dzisiaj, co nie miara. No z tego Ronaldo na koncie Dexa to się cieszyłem jak z własnego, nie? Hit, hit.